Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Erik Czechu-Czechowski i witam was w kolejnym odcinku z gry Batman, gry od Tighter Games. My oczywiście kontynuujemy sobie naszą historię. Nic wielkiego. GCPD's been compromised. The children of Arkham were listening the whole time. Czekajcie. Wiem, że w sumie nie powinienem tego na odcinku, ale dajcie mi sekundę, tylko żebym sobie widział, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi o użycie karty graficznej That's what I'm going GITOS. to find out. Alfred, I'm sending over evidence of some kind of encrypted communication signal. It's coming up on my screen now, but I'm afraid it looks like a bunch of gibberish to me. I need to go to Wayne Tower and look into this. Get me Lucius on the line. Yes, right away. If the public finds out the police aren't able to communicate. We'll fix this, Alfred. We'll make it right. Czemu wszystko raz na jakiś czas się tak reaguje? Cię? Pyk. Lak. Just be careful, Bruce. I have Lucius on Lak. the line now. Lak. Lak. Lucius, are you there? I'm looking at this data Alfred sent me. It's messy. I have to Lak. know what the children of Arkham are Lak. doing. How fast can you Lak. encrypt? Lak. It's a tough one. Lak. We should have it cracked soon if you Lak. need me at Wayne Tower. Dobra, poczekajcie, najwyżej to naprawię. Zobaczymy, może to tylko jakaś specyficzna scena. Jeżeli nie, jeżeli teraz się nie naprawi, to będzie naprawiane, będzie resecik robiony. Wygląda, że teraz jest już ok. Almost there, Lucius. I'll meet you down in the lab. Some aspects of the Children of Arkham surveillance are worrying. Great. Bruce. Chairwoman. I didn't think you'd be here. I was, I used to look to Thomas for guidance in hard times. Must seem silly. After everything that's happened. You know what they say about old habits. Yeah, I miss them too. Both of them. I know. Every day, I wish your father was still with us. He was wise beyond his years. And Martha, she was such a delight to have around. I've been called in for an emergency board meeting. I wasn't told about it. You weren't invited, Bruce. You are the topic of discussion for the board. They want to decide what your future at this company will be. Whether to dismiss you or not. You have to understand, Bruce, this company is bigger than any one individual. We have to keep face. And after this scandal... What? They can't fire me. It's possible they can. It's the most logical solution with the business in jeopardy. It doesn't mean I have to agree with it, though. Bruce, I've got something. You need to get down here. Now. I worked with your parents for years, and neither of them gave any indication of foul play. How could you have ever known? Bruce. You're nothing like him, Bruce. We always build up the people closest to us. When they fall, it's a terrible blow to everyone around them. Then go tell that to the board. What do you think I'm trying to do, Bruce? I'm not your enemy. You should remember that. Don't forget who your allies are, Mr. Wayne. I'll come find you after. I'll be right down, Lucius. Oh, szaszki. Co? Aha. Sekretne przejście. Ja myślałem, że normalnie partyjkę szaszków mogę sobie pyknąć. Jestem zadowolony byłem.
Dobra, zaczyna tu być w miarę ciepło, bo przecież dosłownie słuchajcie 2 minuty temu to było. No nie, tu nadal jest. To jest słuchajcie 15 stopni. Jest taka piździała, z 15 stopni w pokoju to jest chyba śmierć. Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There've been whispers that the board was gonna take action against you. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know the cave is well equipped, but all of this is owned and paid for by the company. You can't afford to lose their resources. It doesn't matter what the board does. We'll be fine. I'm not gonna let anything get in the way of what we're doing down here. Try saying that when you can't access this wing anymore. Right now, finding out how the Children of Arkham are spying on the police is more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. As you know, Wayne Enterprises is a telecommunications giant. If someone were to, say, build a backdoor into that tech... You're telling me the Children of Arkham hacked into this system? So that's the thing. Do you want the good news or the bad news? You're not gonna like it. Najpierw złe. No shortage of bad news lately. Might as well just pile more on. Well, you see this back door they're using? I built it. You? What are you talking about? When your mission as Batman started, you needed a way to monitor the city. Well, this is how. I piggybacked Batman's surveillance onto Wayne Enterprises' signal. If the Children of Arkham have access to the same system, does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the GCPD so far. Not a lot of activity otherwise. I'll have Alfred warn Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices. Smart move. I've encrypted our access. I can fortify it, but it's gonna take longer to force them out of the system. The question remains, how did the Children of Arkham find out about the back door in the first place? They shouldn't have been able to find it. Not unless they knew what they were looking for. Whoever broke in. He took my computers, we have them all. Sure you didn't tell them? No nie, no na pewno nie. Może ten Hill, co nam zabrał komputery. When the cops raided the manor, they seized every computer belonging to Wayne Enterprises. Mayor Hill must have given them to the Children of Arkham. Trying to save himself, I'm sure. I'm gonna keep working on this Children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access entirely. We'd better lock this stuff down, just in case. A my co mamy, tylko Luciana, który mi wszystko robi? To powinniśmy jest 30 osób, a to jakiś Lucian. Śmieszne, że Lucian jest czarny. Nie wiem, czy to jakieś nawiązanie z League of Legends. Pewnie nie, ale tam też jest taka postać i też jest czarna. Pierwszy chyba czarnoskóra postać w tej gierce. Ale mogę się mylić. A wydaje mi się, że pierwsza. Potem był Echo, potem Senna. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest. Dobra, screen, watch the news. No nie będę wam zamęczał oglądaniem newsów. Newly elected mayor Harvey Dent gave a rousing speech late last night, refuting claims that the Children of Arkham were gaining control in Gotham. Despite his run-in with the masked group on the way to the event, people are still hopeful that Mayor Dent can pull through on his campaign promises. People like the Children of Arkham want to tear us apart. They want to burn everything that we've built to the ground. They don't choose to see the good in this city. But I do. Batman does. Oh. And we will fight to protect that goodness. To ja. Because we are not the Children of Arkham's playthings. We are proud citizens of Gotham. And this is our city. We speak to Commissioner Grogan regarding increased security measures citywide. Dobra. O.
Znowu ten escape. Coś mam z tym escape'em. Nie potrafię. Znowu klikam escape'a, no. Pani Lucia. So, anything new? This is gonna take some time. Don't worry. I'll let you know when I find something. No dobra. Tiffany's really taking after you. No nie wytrzymie, wszystko mnie swędzi. Co jest? I think of what Gotham has become. And I think of them. They give me all the reason I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect them. And he will, Lucius. Always. Looks like another invaluable piece of Lucius Fox technology. Nie wiem, tak mnie noga swędzi. No nie wytrzymy, jak się zaraz nie podrapię znowu. Co się dzieje? Komar mnie ugryzł? Komar w zimę? Co jest? Gdzieś pamiętam, że miałem tu, nie wiem, słuchajcie, zabiłem około tam 30 komarów jednego dnia. Siedziały na tym suficie. Bo miałem pootwajrane okno w lato i świeciło się słońce i w nocy. Mój naturalny cykl to był w nocy. Siedzenie, więc... Cały czas miałem oświecone i cały czas przychodziły komary. Ale że w zimę... Yes, it's coming in pretty handy now. Trust me, it was much more paranoia than precaution. Drone. Ja mi dzisiaj głowa boli. Ooh, what's this? Something I'm still working on. Some new armament to assist you in the field. There's only so much you can do on your own. But it's not really ready yet. Tak mi dzisiaj głowa boli. Zawsze jest coś. Ale pęka mi głowa, no. A new sticky bomb I developed. The signal is activated on the underside. Attach it wherever you need, then detonate it remotely with your gauntlet. Boom. Nice. Be careful. Those things pack a serious punch. Table. Coś mogę ukryć. Nawet nie zdążyłem przeczytać, co. Czy ukryte co? Looks like Regina's headed to my office. Okay. I should go. Before you do. Że my mamy jednego chłopa, będąc miliarderami. Powinniśmy mieć sztab 3000 osób. Thanks, Lucius. To jakiś kurwa Lucian. Batman. Now get out of here. Regina doesn't like to be kept waiting. Regina mi się kojarzy tylko i wyłącznie z papierem toaletowym. Jeśli chodzi o nazwę, to nie mam pojęcia, kim jest Regina. Odblokowane osiągnięcie Hostile Takeover. Tak nie można. Mr. Wayne. Bruce. Open up. I thought maybe you'd left. Yeah, right. Well, the board has voted. And have they sent the chairwoman to wield the axe? You're being asked to step down from your position as CEO. Effective immediately. At least until this whole mess gets cleaned up. We were out of options, I'm afraid. I won't do it. Bruce. This is my company. My name. And that name is exactly why we're in this situation. This isn't a request, Bruce. I asked to slow all this down, but... The press release is going out as we speak. There will be a public event in the morning where you will formally announce your resignation. I'm sorry, Bruce. I tried to fight for you. The board believes this is the only logical course of action. I see where they're coming from. I really appreciate you trying, Regina. Thanks. Don't mention it. Our stock is tanking.
The board is losing confidence. Wayne Enterprises needs a new face. They already had a candidate in mind. I thought it was... I was outvoted. Pewnie ten chłop, nasz siomuś, przyjaciel, burmistrz. Pingwin. Oswald Cobblepot. Co? Bruce, old boy. Good to see you again. As you know, Oswald Cobblepot were, well, victims of your father's actions. This company was built on the land he stole from the Cobblepot family. Well, the board thought having me step in would be a good PR move. What better way to show Gotham that Wayne Enterprises is committed to righting the wrongs of the past? Happy to help any way I can. People aren't much behind the Wayne name now. And considering that your parents stole from mine... What about your revolution? This must be a joke. I don't need your help. Pot, it's easier on the tongue. I hear you've been keeping yourself pretty busy, Oswald. You sure you can handle this? I mean, wasn't there a... revolution that you had to handle? I'm a brilliant multitasker. The board has complete confidence in Mr. Cobblepot. As his resume goes into great detail, his endeavors in England have been quite successful. Besides, the company basically runs itself at this point. The CEO is mostly a figurehead. Don't make this harder than it has to be. To nie jest tak, że... Czemu po prostu nie zajebiemy teraz kopa? Bruce, this is happening whether you like it or not. Oh, don't worry now. I'm going to take good care of this place. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Congratulations, Bruce. I couldn't be prouder of you. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present. Surely we could let him take this along. Oh, Bruce. Clumsy, clumsy. No wonder you're not being trusted with nice things anymore. I'll call someone in to clean that up. It'll only take a minute. Oh, Bruce and I can handle it. No trouble. Bruce! I need security in here, right now! No, what was that for? This is for? A disaster! You've lost your bloody mind! Bruce, stop this! Get him out of my office! Let's go. I'm so sorry, Mr. Cobblepot. I'll go fetch the medic. That's very kind of you, Regina. Thank you. Bruce! They're out of their minds! They can't do this to you! This isn't over yet, Lucius. The entrance. I took care of it. We can't let anyone find out what's down there, Bruce. There are ways they could get in. You know that. It's all safe. Don't worry. For how long? Lucius, I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you, not them. If I stay, I'll have to stop working on our side project. That means no new tech, no repairs if you need them. I could keep an eye on things for you. Let you know what they're up to. Feed you what information I can. But I can't risk Cobblepot finding out. Be my ally at Winter, Wayne. Kurde, wydaje mi się, że no nie może mi się tam stać krzywda, niech pracuje ze mną. What I'm up to. Come work for me. It won't be what you have here, but at least we can keep pace on the new bat tech. I'll go and gather what I can from the lab. Thanks, Lucius. Keep that drive safe. O, jak on by tam pracował, to mógłby się zorientować, mógłby mu coś zrobić. A tego nie chcemy. Bruce Wayne will speak on the issue at a press event tomorrow morning, where we'll learn more about.
still can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. I don't know. Having it easy sounds a little boring. Perhaps that's why you never take a vacation. Lieutenant Gordon, he said there's nothing to be done about Oswald Cobblepot. All his records are spotless. He needs proof to dig further. Penguin's slippery, all right. With the Children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. Okej. Wieści z Gotham. No kurde, znowu jest po polskiemu. No dobra, to czytamy. Za dużo jak na Batmana. Wczoraj wieczorem oddział specjalnych miejskiej policji został zaatakowany przez dzieci z Arkham po próbie schwytania grupy. Całe zajście miało miejsce podczas ustawki narkotykowej na placu budowy szpitala imieniem Wayne'ów. Jeden z funkcjonariuszy został zawieziony do szpitala w stanie krytycznym i nie został uznany za zaginionego. Anonimowy informator widział na miejscu Batmana, ale już po tym, jak policja wpadła w zasadzkę zostawioną przez dzieci z Arkham. Sierżant René Montoya również tam była, choć według plotek została zawieszona w prawach funkcjonariuszy policji. Ucieczka dzieci z Arkham, będących w posiadaniu nieznanej ilości narkotyków, to ogromny cios namierzony w Gotham i samego Batmana. Skoro nie udało się udaremnić ustawki, to jak Batman ma sobie poradzić z całą grupą dzieci Arkham? Przyjaciele czy przeciwnicy? Choć wciąż czekamy na publikację szczegółów dotyczących debaty, jedna rzecz mnie szczególnie zadziwiła. Batman był też na miejscu, podobnie jak kobieta kocłodziejka, która włamywała się niedawno do ratusza. Po tym włamaniu zauważono, jak ta dwójka walczy między sobą na dachu ratusza, jednak podczas debaty wyglądało to, jakby ze sobą współpracowali. Czy są współpracownikami, a może wrogami? Batman był światłem nadziei dla mieszkańców Gotham, ale ostatnie wydarzenia pokazują, że nietoperz może być większym hipokrytą niż nam się zdawało. Okazuje się, że Batman zostawił swoją wspólniczkę na pewną śmierć, gdy postanowił uratować burmistrza Lechta Harvey'a Denta. Kobieta Gordon musiała samodzielnie uniknąć policji i członków grupy dzieci z Arkham. Może jednak kobieta, kot i nietoperz mają jakieś kłopoty w małżeństwie. Znaleziono tajemniczy związek chemiczny w magazynie Gotham. Policyjny Wydział Śledczy opublikował wyniki badań z magazynu w East Endzie. Znaleziono kilka splądrowanych kontenerów, osad chemiczny po ogromnej eksplozji i zwłoki zarówno napastników, jak i funkcjonariuszy policji. Według głównej teorii kryminologów, związek chemiczny znaleziony w magazynie 133 był narkotykiem podobnym do tego, którego użyto podczas debaty. Choć wciąż prowadzimy dochodzenie w sprawie debaty burmistrzowskiej, jest jeszcze za wcześnie na łączenie obydwu miejsc zrodni, twierdził rzecznik Wydziału Kryminologicznego. Geneza związku chemicznego jest wciąż nieznana, lecz najnowsze dzienniki spedycyjne wykazują na to, że substancja ta mogła zostać wytworzona w przedsiębiorstwie ACE Chemicals, które ma fabrykę w Gotham. Frustracja i ulga po wyborach na burmistrza. Po wyborze Harvey'a Denta na burmistrza Gotham, co nastąpiło po obecnym braku konkurenta w tym wyścigu, wielu mieszkańców Gotham wyraziło swoje wsparcie, jak i obawy w stosunku do nowego burmistrza. Jeden z mieszkańców wyraził ulgę z powodu nominacji Denta. Pan sobie wyobrazi, co by było z Gotham pod butem Hilla. Był rakiem toczącym to miasto. Cieszę się, że już go nie ma. Harvey Dent może faktycznie rozwinąć miasto tak, żeby trafiło na należne sobie miejsce. To niesprawiedliwe, komentuje zwolennik Hamiltona Hilla. Co to za miasto, że wybieramy termin, który po prostu jeszcze ma puls. Nie było żadnej alternatywy, a nawet nie wiemy, ile ludzi faktycznie zagłosowało na Denta. Nie żeby to i tak miało jakiekolwiek znaczenie. Poparcie dla Denta po debacie wynosi w sondażach do poziomu ponad 70% wyborców. Zażądanie rezygnacji Bruce'a Wayata. Po najnowszych zarzutach wobec Thomasa Wayne'a w związku z rzekomymi powiązaniami szefa mafii Carminem Falconem i zmarłym burmistrzem Hillem, mieszkańcy Gotham zaczęli żądać rezygnacji Bruce'a Wayne'a z fotela prezesa Wayne Enterprise.
A sam Bruce Wayne zawsze wspierał Gotham i jego mieszkańców. Najnowsze dowody przeciwko jego ojcu wzbudziły podejrzenia wobec samego Wayne'a i jego firmy. Pan Wayne lubi się przez... Prze, lub jego przedstawiciele nie wystosowali żadnego oświadczenia, lecz jeśli nie zostaną wobec niego podjęte odpowiednie kroki, mieszkańcy będą wciąż próbowali zrealizować swoje żądania. Myślę, że krew zasiliła szeregi Wayne Enterprise. Klasyka. Zawsze kliknę. Dobra, wiadomości są. Teraz tego, update'a. Ojciec wybudował Wayne Enterprise na zagrabionej ziemi. Wsparł fortunę na plecach swoich wrogów, a władze przymykały na to oko. Postanowiłem poznać prawdę, by uczcić ich imię. Jednak okazało się, że wszystko, co widziałem o ojcu i pobudki kierujące Batmanem, były też kłamstwem. Czemu to się tak zacina? Nie mogę? Co jest? Od niedawna Alfred nigdy nie dał mi powodu, żeby mu nie ufać. Mimo ostatnich rewelacji wciąż pozostaje jedynym członkiem rodziny, jakim pozostał. Miał przede mną sekrety, tak samo jak ja ukrywałem pewne sprawy przed ludźmi, na którymi mi zależy. Żeby zapewnić im bezpieczeństwo, nie mogę go pożyczyć za to, że nie starał się dla mnie... Że starał się dla mnie o to, co najlepsze. Chyba tak okazała się dla Harvey'a bezlitosna. Udaje przede mną, że wszystko jest w porządku, że mi się o niego nie martwi. Przyznał mi się do problemów osobistych i jestem mu za to wdzięczny. Ma do mnie dużo zaufania, a ja w najbliższej przyszłości nie zamierzam go stracić. Dzisiaj nie da się jakby... To trzeba równo. Jak wyjedziesz troszeczkę w prawo i nie pójdziesz tym równiutko, teraz zrobię lekko w lewo, to już się nie da jechać. Dziwne. Hill oddał w ręce dzieci Arkham kasetę pokazującą, jak mój ojciec manipuluje Esther Cobblepot. Dowód potwierdzający jego nielegalną działalność, jednak to nie wystarczyło, żeby ocalić Hilla. Chociaż cieszę się, że zniknął z areny, wolałbym żebym policzył się z nim Batman, a nie Pingwin. Morderstwo i wymierzanie sprawiedliwości to nie to samo. Selina udowodniła się, że jest jedną z najbardziej zaradnych osób, jakie znam. Pokazała też, że potrafi się bić. Mam nadzieję, że nie ma mi za złe mojej pomocy Harvey'owi podczas debaty. Harvey był bezbronny, a wiedziałem, że ona sobie poradzi ze śmiałarkiem. A chociaż miała szansę za miała ona za sprzymierzeńców, a nie za wrogów. Do debaty nie doceniałem Pingwina. Postrzeli burmistrza Hilla taką nonszalancją. Jakby było w ogóle, go to nie obchodziło. Może to właśnie nieprzewidywalności powinien się po Ozie spodziewać, bo moim dawnym najlepszym przyjacielem nie ma ani śladu, a z Kobyl potem w hotelu dyrektora generalnego Enterprise cały mój wysiłek może pójść na marne. Nie do końca zgadzamy się z Jimmy'm. Nie byłem zbyt delikatny wobec reprezentantów dzieci Arkham, na którym natknąłem się do tej pory. Nie rozumiem, że moje metody przynoszą rezultaty. Wykorzystam każdą dostępną taktykę, żeby zniszczyć tę grupę. Sporo przeszło, szczególnie kiedy związaną Pingwin zmuszał ją do prowadzenia debaty. Cieszę się, że opuściła Teatr Zdrowa i cała to jedyna reporterka, która broni mojego nazwiska w gazetach. Mandaya postanowiła osobiście sprzeciwnić się dzieciom Arkham, podziwiam jej upór, jednak powinna trzymać się z dala od kłopotów. Mam nadzieję, że Gordon przemówi jej do rozsądku, kiedy znowu usłyszy o dzieciach Arkham. Wiedząc, że jest bezpieczna, mogę zająć się resztą. Kazałem Lucianowi rzucić posadę w Wayne Enterprise i pracować ze mną w Kryjusce. Lucian będzie tu bezpieczny i zajmie się tylko... No tak, właśnie o to mi chodzi. Osoba, której mogę ufać i pożyczyć pracę nad technikami Batmana. I wiem, że... No nie wytrzymię, jak nie mogę tego scrollnąć w dół, no. To załatwi mu dojście do systemu. Niestety dzisiaj Arkham odkryły lukę i wykorzystywały te same informacje. Lucian pracuje już nad zabezpieczeniami sygnału, tak żeby nie mogli ponownie się włamać. Lider dzieci Arkham. Zamaskowany lider dzieci Arkham. Jego prawdziwa tożsamość jest nieznana, jednak nie ma wątpliwości, że to on pociąga za sznurkę całej operacji. Nawet Pingwin wykonał jego rozkazy. Chciałbym poznać ich zamierzenia, żeby mi ich przeszkodzić. Zanim dzieci... Oj, sorry.
zanim ujawnili swoją działalność podczas debaty, czaili się już od jakiegoś czasu napady w ratuszu, schronione z doków chemitaliów, zabójstwo Falconego. Wszystkie sznurki prowadzą do dzieci Arkham. Pingwin też do nich należy, jednak bardziej martwi mnie ich tajemniczy lider. No, to jest taki głupie, że to cały czas klikam i nie wiem, jakoś nie mogę sobie w łeb wbić to, no. Dobra, to co teraz? Main screen, check Lucian, coś tam. Będzie sprawdzane po odcinku. Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wayne Enterprises. If the children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCPD, we know that. The real question is, what else they'd be interested in? Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring doctor. Security footage. These date back decades. Alfred, the video at the debate. It's real. This is how they found their evidence. Something Hill did gave them access. At least now I know the truth. Takes time. The understatement of the century, considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes, just please let me know when it happens. The children of Arkham aren't going to wait on us. Suppose I can understand the truth of that. Harvey has no idea. It's impossible to tell if the children of Arkham have access to this, but if they do, any action he takes against them, they'll see coming. Are you done here, sir? Not yet. City Hall, record of Gotham mayors. Hill had been in office for so long, it's hard to remember a time when he wasn't mayor. Look at this. Theodore Cobblepot. Deceased 2 weeks before the election. Gotham Courthouse. All public records pass through this place. Well, look at this. Oswald's public record. None of this is right. His whole criminal history doesn't exist as far as the rest of the world is concerned. This must be what the board saw. Not a blemish in sight. Wonder if they've cleared out all the Wayne tech. Ridiculous, Gordon. Do you know how much all this equipment costs? We don't have the budget to replace it all. It's a risk we've got to take, Commissioner. If the children of Arkham can hack into our systems, we're completely ineffective. And you think going into situations completely blind is any better? Considering the alternative, yes. Sounds like they've got the situation under control. Good. One less problem to deal with. Ale mi serducha na dupca. I've seen enough. I have to go warn Harvey. Keep an eye on this, Alfred, and have Lucius look into it as well. Moi drodzy. We need to find a way to lock them out. Tutaj będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Wiem, że za dużo nie gadałem, ani że ten odcinek nie jest jakiś gigantycznie długi, natomiast powiem szczerze, że przed chwilą to było 15 stopni, już jest dobrze, słuchajcie, już jest 18 jest zbierane stopnie są. Muszę się ogrzać, pyknąć kawkę, zjeść coś, słuchajcie, i nagrywam dalej. Ale za to, że dzisiaj taki mulasty odcinek, to był 35-minutowy, także mam nadzieję, że docenicie to i zostawicie łapkę w górę. A my, moi drodzy, widzimy się codziennie, bo odcinki są właśnie codziennie o godzinie 16. Jak zawsze, moi drodzy, życzę wam miłego dnia.
oraz mijej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.